Do Wigilii pozostało jeszcze dokładnie 2 tygodnie, ale sezon na jesełka już wystartował. Jako jedni z pierwszych świętowali podopieczni zespołu szkół specjalnych w Czerwionce Leszczynach. Nie zabrakło oczywiście przedstawienia jasełkowego, moczki i makówek. Moczka, makówki, kruche ciasteczka, zapach choinki. To wszystko jednoznacznie wskazuje, że bożonarodzeniowy czas już trwa. A skoro tak, to nie mogło zabraknąć również i jasełek. Te organizowane w Zespole Szkół Specjalnych imienia Weroniki Sherborn są zawsze wyjątkowym wydarzeniem. Szkoła bardzo pięknie przygotowuje się do świąt, tak tą inscenizacją, o którą za chwilę będziemy mogli zobaczyć, jak i wszelkimi pracami, które są przygotowane, które pozwalają na to, że święta będą takimi ciepłymi, rodzinnymi, jak najbardziej elementami naszej tradycji. O tradycje w szkole dbają nie tylko nauczyciele i uczniowie. Ze względu na charakter szkoły wszelkie uroczystości są tutaj niezwykłym wydarzeniem. Niezwykłym, bowiem również słowo integracja w tej placówce ma znacznie głębsze znaczenie. Bardzo mocno mamy zaangażowanych rodziców w przygotowanie jasełek. Cała faktycznie społeczność uczniowska nad tym pracuje. Szkoła nie jest duża, więc wszyscy takimi jasełkami żyją. Bardzo duża grupa uczniów jest zaangażowana w przygotowanie tych jasełek, duża grupa nauczycieli i to ten czas przygotowań to jest około 2 tygodni, trzy czasami, próby nawet zajmują więcej do jasełek. W związku z powyższym żyjemy tym jakiś dłuższy czas. I widać później na scenie, że te dzieci w swoje występy naprawdę wkładają mnóstwo serca.